Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, na który wpadłam oglądając po raz trzeci ostatni odcinek Gry o Tron. Ponieważ zauważyłam u siebie chyba pierwsze objawy choroby sierocej, czy coś w tym stylu, ponieważ ja naprawdę oszalałam na punkcie tego serialu, jak na punkcie żadnego wcześniej nigdy. No i też trzeba przyznać, że wciągnęłam już swoją siostrę, potem w ogóle rodziców, mój tata również z zapartym tchem śledzi to, co dzieje się właśnie w Westeros. Ja również zaczęłam szukać jakichś filmów, fanowskich teorii na YouTubie, w ogóle czytam artykuły, nie wiem, co się ze mną dzieje, oszalałam. Naprawdę oglądam każdy odcinek po 3 razy, a wcześniej jeszcze 2 razy obejrzałam całą serię, przygotowując się do tego ostatniego sezonu. No i wiadomo, przywiązujemy się tak do tych postaci, ale również do aktorów, bo aktorów też zaczęłam obczajać, na przykład na Instagramie. No i pomyślałam sobie, i co teraz z Wami będzie, biedne owieczki? Tutaj trochę chyba przesadziłam, no bo takie biedne te owieczki to nie są. Ale sami dobrze wiecie, bywało już tak, że taka rola, która była dla aktora przełomowa, która pozwoliła mu uzyskać niesamowitą sławę, popularność, propozycję nowych ról, okazała się jednak często być tak silnie kojarzona z danym aktorem, że trudno już mu się było wcielić tak dobrze w jakąkolwiek postać później. Ale też osoby odpowiedzialne za casting czy reżyserzy nie decydowali się później na to, żeby obsadzać takiego aktora w danej roli, ponieważ bali się, że właśnie zbyt mocno kojarzy się z pewną postacią. A jeżeli chodzi o aktorów z Gry o Tron, to na pewno możemy mówić o takich skojarzeniach. No i też nie ma co kryć, że wielu z nich w ogóle nie było znanych przed tym serialem. No i dzisiaj postanowiłam zachęcić Was do tego, żebyśmy razem sobie porozkminiali, co może wydarzyć się z aktorami Gry o Tron po tym, jak serial się skończy. Oczywiście tutaj pod lupę weźmiemy najpopularniejsze postaci, no i zobaczymy, co zagrali wcześniej, ale też co zagrali podczas trwania i realizacji serialu Gra o Tron, ponieważ, no jak śledzicie i dobrze wiecie, było to kilka dobrych lat, 9, już prawie 10, więc ta kariera mogła przez ten czas się rozhulać. Zobaczymy, czy to, co do tej pory widzieliśmy w wykonaniu tych aktorów, daje nam nadzieję na sukces w przyszłości. Zaczniemy oczywiście od serialowej Daenerys, Khaleesi, czy możemy sobie wybrać tutaj jedno z wielu, wielu imion, Emily Clark, która właśnie w tę postać się wciela w serialu. Jeżeli chodzi o Emilię, to oczywiście Gra o Tron jest niesamowitym przełomem w jej życiu, tym bardziej biorąc pod uwagę to, co zagrała wcześniej, a była to jedynie epizodyczna rola w serialu Doctors oraz rola w bardzo słabym filmie science fiction Atak dinozaurów. Chodziło o to, że jakąś magiczną mocą ożywają szkielety i gonią tam ludzi. Taki Jurassic Park, tylko że nie dinozaury, tylko szkielety, ale słabe to było strasznie. Jeżeli jesteście ciekawscy, to Wam polecam, żebyście sobie zobaczyli, bo naprawdę robi to wrażenie. No i sama Emilia śmiała się później, odbierając jedną z nagród, że bardzo dziękuję twórcom serialu, ponieważ uwierzyli osobie, która wcześniej głównie zajmowała się graniem księżniczki na przyjęciach dla dzieciaków. Trzeba tutaj przyznać, że Emilia miała też sporo szczęścia, ponieważ rolę Daenerys dostała inna aktorka i to ona zagrała w pilocie, ale później zrezygnowała. Wyobrażacie sobie inną aktorkę jako Daenerys? Dla mnie Emilia już tak przylgnęła, tak jest po prostu z tą postacią spojona, że ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić nikogo innego w tej roli. Trzeba też przyznać, że aktorka sporo przeszła, ponieważ już po tym, jak zakończyła zdjęcia do pierwszej serii, okazało się, że dostała wylewu i miała krwiaka w mózgu. Musiała przejść 3 skomplikowane operacje, które zdecydowanie zagrażały jej życiu. Na szczęście wszystko potoczyło się dobrze i aktorka mogła skupić się na wyborze ról. Propozycji zaczęło spływać bardzo dużo i bardzo podoba mi się Emilia pod tym względem, że jest naprawdę zdecydowaną laską i nie wybierała wszystkiego. Jeżeli śledziliście właśnie też to, co dookoła serialu się działo od pierwszego sezonu, to bardzo dobrze wiecie, że Emilia była mocno krytykowana za rozbierane sceny w pierwszym sezonie. Tam były te wszystkie sceny tego ostrego seksu z Khalem Drogo, który jeszcze wtedy traktował Daenerys bardzo instrumentalnie i dopiero później przyszła miłość. Tutaj oczywiście komentarze były różne. Emilia
utrzymywała, że się tym nie przejęła, że te sceny były potrzebne, że wynikały ze scenariusza, więc ona tutaj nic by nie zmieniła, ale wyciągnęła z tego wniosek. I później dostała propozycję, żeby zagrać w bardzo popularnym filmie na podstawie książki, która przecież była światowym bestsellerem, a mówię tu oczywiście o 50 twarzach Greya i roli głównej Anastazji Steele. Jednak Emilia zdecydowała się odrzucić tę rolę. Czy to był dobry wybór? Wiele osób tutaj mówiło, że może nie do końca, ale ja uważam, że tak, ponieważ, no jak sami dobrze wiecie, ten film po pierwsze nie był zbyt lotny ani fajny, a po drugie Emilia nie zdecydowała się na to, ponieważ mówiła, że tutaj wymagana była duża nagość, tak naprawdę we wszystkich trzech filmach i że ten film oczywiście wiąże się z tym nieodłącznie. Jednak dla niej to już było za dużo i uznała, że ta rola nie przyniesie jej nic dobrego. Czy tak faktycznie było? Nie wiadomo, powiedzcie mi, co wy uważacie, ale co się odwlecze, to nie uciecze i okazało się, że Emilia dostała kolejną propozycję zagrania w ekranizacji bardzo popularnej, bestsellerowej książki, którą uwielbiają kobiety i nastolatki na świecie, a chodzi oczywiście o historię Zanim się pojawiłeś. I powstał film, który zekranizował tę powieść, a rola Emilii jest na Filmwebie nawet lepiej oceniona niż rola Daenerys, więc myślę, że tutaj jak najbardziej można mówić o powodzeniu. No i film oczywiście również okazał się wielkim hitem. Emilię mogliśmy oglądać również w innych kultowych filmach. Faktycznie chyba jeżeli chodzi o te scenariusze, ponieważ wielu aktorów mówiło, że te przerwy między graniem w Grze o Tron nie były zbyt długie, więc trzeba było naprawdę wybierać to, na czym im bardzo zależało, Emilia wybierała role, które chyba były sprawdzone, tak z góry. Bo właśnie Zanim się pojawiłeś, bestsellerowa opowieść, więc wiadomo było, że wiele osób będzie to chciało zobaczyć, ale oprócz tego mamy też Terminatora. Ja jestem fanką Terminatora. Może akurat ta kolejna już z rzędu część nie była jakaś rewelacyjna, chociaż ta historia z przenoszeniem się w czasie bardzo mi się podobała. Kolejny film to Gwiezdne Wojny, a dokładnie część o przygodach Hana Solo. Tutaj może ta rola nie została już tak świetnie oceniona, ale jak sami dobrze wiecie, fani Gwiezdnych Wojen są w stanie wybaczyć wszystko. Prawie tak jak fani Gry o Tron są w stanie wybaczyć wszystko swojej królowej. Więc myślę, że jak najbardziej na razie te wybory były dobre. Co będzie później, zobaczymy. Moim zdaniem Emilia Clarke tak naprawdę już na dobre zadomowiła się w Hollywood. I jeżeli możemy mówić o jakimś pewniaku, którego jeszcze w niejednym filmie zobaczymy, to stawiałabym właśnie na Królową Andalów i Pierwszych Ludzi. Poza tym Emilia Clarke nie mogłaby przepaść jeszcze dlatego, że jest jedyną osobą, o której wiem, że potrafi wywrócić brwi do góry nogami. Spójrzcie, czy to nie wygląda słodko? Kit Harington. To oczywiście Jon Snow i tutaj fanów jest prawie tyle samo co Daenerys. Ten ósmy sezon nam mówi, że tu jeszcze wszystko się może wydarzyć. Drżymy, jak ta para rozegra ten swój związek. Ale jeżeli chodzi o samego aktora, to początkowo ponoć nie chciał zająć się aktorstwem, myślał o dziennikarstwie, ale teraz myślę, że z perspektywy czasu nie żałuje tego wyboru, chociaż, jak sam często powtarzał, przypłacił deprechą to, że zagrał w Grze o Tron. Pewnie o tym czytaliście, ale powtórzę dla tych, którzy nie słyszeli, że ta popularność tak go przytłoczyła, no i oczywiście jeżeli jest wielka popularność, to komentarze są czasem lepsze, czasem gorsze, on się tym stresował i no nie do końca był zadowolony z tego, jak wygląda jego życie, mimo że wiele osób pewnie sporo by oddało za to, żeby być na jego miejscu. Jednak aktor znalazł się w Grze o Tron, nie mając absolutnie żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o grywanie na planach filmowych. Wcześniej realizował się w teatrze i wychodziło mu to świetnie, grał w kultowej sztuce i to właśnie tam został dostrzeżony. Choć sam przyznał, że bardzo się smuci z powodu rozstania z Grą o Tron, to jednak jest również mocno zmęczony, cieszył się, że może trochę zmienić wizerunek, no i oczywiście jako jeden z niewielu wyniósł z tego serialu miłość. Jak dobrze wiecie, z serialową Ygritte wziął ślub już kilka lat temu, para ma się dobrze. No ale co teraz z Jonem Snow, czyli właśnie z Kitem i z jego przyszłością? Jeżeli chodzi o to, co teraz robi, to wrócił na deski teatrów, chyba żeby trochę odpocząć. Myślę, że propozycji mu nie brakuje, ale to, co wybierał w trakcie tworzenia Gry o Tron,
nie było jakieś super. Więc nie jestem do końca pewna, czy możemy tutaj mówić właśnie o takim pewniaku jak Emilia Clarke i czy Jon Snow będzie umiał odpowiednie scenariusze dobierać. On wystąpił też w filmach historycznych, takich jak Pompeje. Nie był to zbyt udany film, ale cały film został skrytykowany, nie tylko gra Jona Snow. Jeżeli chodzi o najlepszy film, to chyba była to Vendetta i mam wrażenie, że sam Kit wie o tym, że nie do końca te jego wybory były idealne i perfekcyjne, ponieważ w wywiadach często asekuruje się, że właśnie musiał skupiać się na tym, co uda mu się zrobić, a nie co będzie mógł zrobić, dlatego też dopiero po zakończeniu zdjęć do Gry o Tron będzie mógł tak naprawdę wybierać filmy, które będą go kręciły, więc tutaj trochę nie wiadomo. Stawiam, że nie będzie źle, ale najbliższe lata pokażą, jak będzie na pewno. Peter Dinklage to następny aktor, o którym powiem i oczywiście chodzi tutaj o Tyriona Lannistera, czyli naszego filmowego, serialowego Karła. No faktycznie Peter ma tylko 135 cm wzrostu i jak sam przyznał, miał przez to przechlapane w dzieciństwie, a także w młodości. Szkoła, no wiecie, daje popalić nie tylko za taki wzrost, ale za wiele bardziej błahych rzeczy, więc jestem w to w stanie uwierzyć. Ale Peter chciał zostać aktorem. Niestety, jak sam przyznał, początkowo oferowano mu jedynie role skrzatów, karłów i krasnali, co nie bardzo go kręciło, dlatego też zaczął mieć problemy finansowe, został wyrzucony z mieszkania i musiał zmienić swoje plany. Został na kilka lat analitykiem, ale nie porzucił marzeń o aktorstwie, dlatego zdecydował się dalej próbować swoich sił i wystąpił w kilku filmach, które były większymi lub mniejszymi sukcesami, ale raczej było to kino niezależne, czyli nie docierało do tak dużej liczby fanów i odbiorców, jak chociażby Gra o Tron. Przełom nastąpił w 2003 roku po filmie Dróżnik, który choć nadal należał do kina niezależnego, odbił się dużym echem, a Peter został w nim dostrzeżony. Oczywiście za rolę Tyriona Lannistera Peter dostał Złoty Glob, czyli tak naprawdę za serial najlepszą nagrodę, jaka jest możliwa dla aktora. No i to, co było tak naprawdę na początku jego największą przeszkodą, myślę, że stało się teraz jego największym atutem, ponieważ Peter jest świetnym aktorem i udowodnił to w Grze o Tron wielowymiarowo, to tak naprawdę wszelkie role, które będzie mógł zagrać ze swoją aparycją, myślę, że ma jak w banku i w kieszeni. No jeżeli widzieliście film 3 billboardy za Ebbing, Missouri, to już na pewno kochacie Petera za wszystkie jego wcielenia, nie tylko za Tyriona Lannistera. Po raz kolejny udowodnił, że jest świetny i tutaj myślę, że absolutnie nie mamy się o co martwić, jeszcze nie raz go zobaczymy. Sophie Turner, czyli Sansa Stark. Postać dyskusyjna w serialu Gra o Tron. Wiele osób niezmiernie wkurzała od początku, potem przeszła wielką transformację, ale myślę, że jest to jedna z bardziej charakterystycznych postaci tego serialu. I jeżeli chodzi o samą Sophie, to jest to aktorka z urodzenia, możemy tak powiedzieć, ponieważ już od samego dzieciństwa wiedziała, że chce to robić i uczęszczała do różnych teatrów dziecięcych. Jej rodzice są totalnie niezwiązani z branżą, więc myślę, że są dzisiaj dumni z córki. A jeżeli chodzi o przygodę z Grą o Tron, to nauczyciel z jednej ze szkółek teatralnych, do których uczęszczała, namówił ją, żeby wzięła udział w castingu. No i udało się, choć sama Sophie nie straciła obiektywizmu i powiedziała, że jej konkurentki bywały nieco lepsze, ale ona dostała tę rolę, ponieważ była już wtedy popularna w social mediach, więc jak widzicie, Instagramy i YouTube się przydają. Myślę jednak, że Sophie, mimo tego, że na starcie powiedziała, że może były lepsze od niej, udowodniła, że jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, ponieważ była ambitna cały czas. Podczas pracy na planie towarzyszył jej nauczyciel, dzięki któremu mogła zdawać później wszystkie egzaminy. Dodatkowo sama zagrała w kilku filmach. Pierwszy jej debiut, jeżeli chodzi o film kinowy, to była rola w Another Me, był to horror, a później już rola w X-Menie. I o ile sam film nie został jakoś super ciepło przyjęty, to myślę, że sama rola Sophie została całkiem nieźle oceniona. Bardzo mi się podoba w Sophie to, że wygląda na bardzo pracowitą osobę. Oprócz tego, że wzięła udział w kilku kampaniach jako modelka, na co pozwala jej wzrost i myślę, że oryginalna uroda również.
to również nie poddaje się, jeżeli chodzi właśnie o tę pasję, jaką jest aktorstwo i reżyseria, ponieważ młoda aktorka nie bała się takiego wyzwania, jakim jest reżyseria filmu. Nosił tytuł Heavy i był wyświetlany w kinach niezależnych oraz na festiwalach kina niezależnego, między innymi w Cannes. Więc wydaje mi się, że jest to zapowiedź tego, że Sophie jeszcze nieraz udowodni nam, na co ją stać. Bo przecież sami dobrze wiecie, że mogłaby tak naprawdę sobie wszystko teraz odpuścić, usiąść na laurach i spijać śmietankę, jaką na pewno przynosi jej gra o tron. A teraz czas na Cersei, czyli kobietę, która na pewno może o sobie powiedzieć, że jest kobietą niezależną w tym serialu i bierze od życia co chce. Jeżeli chodzi o Lenę Headey, to możemy być spokojni. Aktorka zagrała wcześniej przed Grą o Tron jako jedna z niewielu głównych postaci w wielu filmach. Jeżeli jesteście fanami właśnie kina fantasy połączonego z kinem historycznym, to na pewno oglądaliście film 300 i stamtąd możecie kojarzyć tę aktorkę, która zresztą również wcieliła się w królewską postać. Ale aktorka tak naprawdę grała i pojawiała się na ekranach od 1993 roku i zagrała w ponad 50 serialach i filmach, więc myślę, że jej pozycja była już ugruntowana. Teraz otworzyły się drzwi do Hollywood i wydaje mi się, że to Hollywood powinno zastanowić się, jak dobrze wykorzystać talent Leny, ale na tylko nad tym, żeby przyjmować dobre role, a jeżeli tak będzie, to wszystko pójdzie jak z płatka. Na pewno wszyscy zastanawiają się, jak będzie z Maisie Williams, czyli bohaterką tej serii, tego sezonu, Arion Stark. Jeżeli chodzi o Maisie, trudno powiedzieć. Wydaje mi się osobiście, że nie jest aż tak ambitną osobą jak Sophie, która przecież też nie ukrywała, że przeszła załamanie nerwowe. Akurat wchodząc na plan Gry o Tron, była w okresie dojrzewania. Wszyscy wiemy, że to jest trudny okres, a tutaj cały świat zwrócił na nią swoje oczy, więc ona faktycznie miała trudno. Maisie też mówiła, że bardzo jej było trudno, nie mogła wrócić do normalnej szkoły, ponieważ wszyscy jej fani właściwie prześladowali ją tam, więc trzeba było trochę odpuścić z nauką, ale nie zrobiła tak jak Sophie, że skończyła szkołę, tylko jeżeli chodzi o edukację, ma tam spore zaległości, musi nadrobić kilka lat w szkole. Wydaje mi się więc, że tutaj może zabraknąć trochę tego samozaparcia. Jeżeli chodzi o talent, na pewno w Grze o Tron udowodniła nam, że daje radę, ale do tej pory zagrała tylko raczej w młodzieżowych filmach, więc bardzo trudno mi ocenić jej szansę na powodzenie w Hollywood. Jeżeli będzie ciężko pracowała, wszystko może pójść dobrze, ale tutaj na razie stawiam duży znak zapytania. Okej, a teraz pora na jedną z najbardziej charakterystycznych postaci w Grze o Tron. Wiem, że tam wszyscy są charakterystyczni, no ale chyba Joffrey jednak wyróżniał się na tle. Jack Gleeson jednak mimo popularności, którą dała mu Gra o Tron, nie jest zainteresowany tym, by kontynuować swoją przygodę z aktorstwem, a pragnie skupić się na pracy uniwersyteckiej. Poświęcił się nauce i tak naprawdę chciałby zostać na uniwersytecie, ale tutaj wam często mówię, że pierwszy raz ktoś na przykład zagrał, albo jedna z pierwszych ról to była. Oczywiście młody Jack był wtedy chłopcem, kiedy wcielił się w Joffreya, ale na swoim koncie miał już rolę i to w znaczącym hicie. Batman Początek, ten tytuł mówi sam za siebie i właśnie Jack zagrał tam 12-letniego młodego chłopca, którego ratuje człowiek nietoperz, więc pewnie teraz wiele osób sobie przypomniało, że faktycznie coś takiego było i że to był Joffrey. Ja byłam w szoku, ale fakt. Ciekawa jestem, czy to nie szkoda tylko, że on tak rezygnuje z tego aktorstwa. Może jeszcze mu się kiedyś odmieni. Isaac Hampstead Wright, czyli serialowy Bran, to osoba, która chyba miała najbardziej stateczną rolę w tym filmie. Trochę się nasiedział, trochę się poprzyglądał, czasem się poczołgał, ale trzeba przyznać, że być może nie do końca mu się właśnie to spodobało, ponieważ widziałam jeden wywiad z nim, w którym on powiedział, że nie wie, że na razie chyba go to nie kręci, że sobie odpocznie. Ma na swoim koncie oprócz Gry o Tron 3 filmy, z tego co udało mi się znaleźć, ale jako dzieciak trafił na plan Gry o Tron, więc trudno stwierdzić, czy mu się uda. Ja szczerze mówiąc nie byłam jakąś wielką fanką jego gry aktorskiej. Być może charakterystyka tej roli też była taka, że on musiał być taką zawsze skupioną osobą i generalnie bardzo właśnie ta rola, jak już wam mówiłam, była stateczna, ale jakoś
nie jestem przekonana. I skoro on nie ma zapału, to może się okazać, że Bran będzie mu, jeżeli chodzi o aktorstwo, towarzyszył już do końca życia. No i na koniec oczywiście, jeżeli Bran, to muszę wspomnieć też o Hodorze. Tutaj jest śmieszna historia, ponieważ oczywiście, no tak, był to aktor, natomiast głównie zajmował się graniem w klubach, czyli był DJ-em. Ale przez to, że jest taką postawną osobą, jest dużym facetem, okazało się, że idealnie by pasował do tej roli, no bo przecież Hodor, który całych kilka serii nosił Brana, musiał być właśnie taką postawną osobą. Tutaj przynajmniej nie było problemu z uczeniem się tekstu, ale i tak okazuje się, że Hodor postanowił wrócić za konsoletę, no i wyruszył w świat ze swoją trasą po klubach. No i trasa ta nazywa się Rave of Thrones, więc widać, że sława, którą zdobył w serialu, na pewno mu nie przeszkadza. Zresztą raz grał nawet w Polsce, ale czy zagra jeszcze? Nie wiadomo. Być może jeżeli ktoś zaproponuje mu coś, co będzie kochała jego mama, to się uda, ponieważ ponoć to ona namówiła go do tego, żeby zagrał w Grze o Tron, bo uwielbiała książki, a on tak naprawdę nawet nie wiedział do końca, o co chodzi. Jestem ciekawa, czy się ze mną zgadzacie. Dajcie znać, czy chcielibyście, żebym nakręciła jeszcze więcej na temat innych aktorów, których mamy w Grze o Tron, i byśmy tak wspólnie podywagowali na temat tego, jaka czeka ich przyszłość po zakończeniu serialu. Powiedzcie, czy zgadzacie się też z tym, co powiedziałam, a może macie zupełnie inne teorie na ten temat. Czekam na wasze komentarze i dziękuję wam za uwagę do samego końca. Trzymajcie się. Pa!